Okej, tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał o tematyce zarabiania w internecie. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób na to, jak możemy sobie zarabiać bitcoiny poprzez właśnie korzystanie z internetu. Ogólnie jest to kontynuacja tego filmiku, na którym właśnie pokazałem tutaj przeglądarkę, z której po prostu wystarczy korzystać, aby zarabiać bitcoiny. No i teraz, tak jak obiecałem, jeśli mi tutaj wypłacą, bo tam sobie przesłałem właśnie wypłatę, to po prostu nagram o tym filmik, żeby po prostu pokazać, że jakby ta strona no nie jest oszustwem, jakby tutaj tak zawsze robię, żeby tutaj tylko pokazywać właśnie sprawdzone sposoby na tutaj takie jakieś zarabianie w internecie, żeby nie było, że tutaj jakieś tam skamy reklamuje czy coś w tym stylu. Tak więc dzisiaj właśnie opowiem sobie troszeczkę o tej przeglądarce, ponieważ no tutaj, jeśli tego filmiku nie widzieliście, to tak pokrótce wyjaśnię, o co chodzi, ale przechodząc do konkretów, właśnie tutaj korzystaliśmy sobie z CryptoTab Browser i tutaj właśnie ona jest praktycznie taka sama jak Google Chrome i tutaj z jedną taką fajną opcją, że możemy właśnie zarabiać poprzez to, że korzystamy z tej przeglądarki, możemy właśnie tutaj zarabiać nasze pieniądze. I dzięki temu właśnie potem te bitcoiny możemy sobie sprzedać. Tam pokazałem, że właśnie możemy sobie je sprzedać, jeśli nie macie 18 lat, no to na Coinexie. To też jest taka giełda. Tutaj mogę sobie nawet wpisać Coinex, coś takiego. I tutaj wyskoczy właśnie nam tutaj Coinex całe. Tutaj jak nie macie 18 lat, to właśnie możecie z tego skorzystać, bo wtedy tutaj też nie trzeba jakby dowodem osobistym się tutaj potwierdzać i tak dalej. A ja przez to, że no mam jakby też już 18 lat skończone, to mogę sobie wypłacać na taką inną giełdę. Ja tutaj sobie właśnie wypłaciłem na giełdę BitBay i teraz właśnie pokażę, wchodzę sobie w moje portfele tutaj właśnie i zobaczcie, tutaj mam te 5 zł, teraz chyba tam Bitcoin trochę urósł, więc jest trochę więcej, więc teraz jest to mniej więcej te 6 zł, które sobie ostatnio wypłacaliśmy z tej przeglądarki. No i teraz przechodząc do konkretu, właśnie też możemy sobie wejść tutaj w zakładkę Withdraw i teraz zobaczcie, tutaj mamy nasze Payment History i widzicie, tutaj nam przesłało 0,001558 BTC. I tak samo, jeśli sobie tutaj wejdziemy na BitBay, to jest taka sama kwota. Więc oni nam to przelali właśnie chyba w przeciągu jednego dnia, z tego co wiem. Czekajcie, bo właśnie tutaj wczoraj sobie to nagrywałem, tak, i bo tutaj właśnie też pokazywali, że tutaj nam to jakby przesłali, niby tego 7 sobie tutaj robiłem tą wypłatę, a to mi przyszło, bo też dostałem powiadomienie tutaj na wypłatach, to było, widzicie, 8, czyli o 1 w nocy tam mi przyszło jakby zaksięgowanie tych środków, więc jakby widzicie, teraz na przykład jeśli byśmy się sobie tam chcieli wypłacić no te bitcoiny całe, to wystarczy właśnie tutaj wymienić z tego bitcoina, mogę wam nawet pokazać tutaj, wchodzimy sobie tutaj na giełdę, szukamy naszego bitcoina tutaj, a on troszeczkę spadł i teraz zobaczcie, musimy sobie sprzedać, czyli tutaj no musimy sobie, zobaczcie, tutaj musimy sobie, tutaj możemy na przykład sobie sprzedać naszą, bo tutaj ktoś na przykład oferuje nam, bo to jest tak też pomieszanie, niektórzy mogą nie ogarnąć, o co chodzi, bo to jakby jest to całe kupno, ale tutaj jakaś osoba wystawia ofertę kupna tego bitcoina, więc my po prostu, jako że mamy tego bitcoina, musimy nacisnąć tutaj i właśnie na najlepiej tutaj jakby ta cena jest jakby tutaj najwyższa, więc jakby tutaj opłaca się, jak ktoś chce szybko tutaj sprzedać te bitcoiny, to właśnie tutaj naciskamy tą najwyższą cenę i wtedy zobaczcie, sprzedajemy i teraz no jest troszeczkę prowizji, więc my na przykład w złotówkach teraz dostaniemy około 5,89 i potem z tych złotówek będziemy mogli sobie wypłacić na nasze konto bankowe, więc tak na takiej zasadzie tutaj to wszystko działa. No ja niestety nie chcę sprzedawać teraz, bo no ja potrzymam sobie tego bitcoina, wiem, że to tylko 5 zł i tak dalej, ale no jeśli on tam sobie jeszcze troszeczkę urośnie, no to no w porównaniu w sumie do tej ceny to i tak naprawdę nie jest jakoś mega dużo te 5 zł, jak no Bitcoin ma wartość 38 tysięcy złotych, więc żeby tam, nie wiem, podwoić tą stawkę, to Bitcoin powinien mieć 70 tysięcy złotych, żebym ja miał z tych 5 złotych 10, więc to tak troszeczkę jest anegdotka, ale chodzi mi o to, że teraz będę sobie zbierał te kryptowaluty i je zatrzymywał na długi czas, ponieważ tutaj no nie opłaca się trzymać jakby wszystkich pieniędzy w złotówkach i teraz będę sobie w jakimś tam czasie właśnie sobie zbierał te wszystkie kryptowaluty i ja sobie tam no na razie właśnie te bitcoiny będę sobie zbierał z tego CryptoTaba i teraz właśnie też opowiadałem o tym, o tej całej sytuacji, ponieważ
Jeśli na przykład się okaże, że ja uzbieram na przykład no, z tych wszystkich jakichś takich dodatkowych sposobów na zarabianie w internecie właśnie tam jakieś tam bitcoiny, jakieś tam Ethereum, jakieś tam inne kryptowaluty i na przykład no po prostu pomyślę sobie tak, ok, zostawię sobie 1000 zł w bitcoinie i się okaże, bo teraz tam mówiłem, że niedługo tam w 2030 roku mniej więcej już będzie tak trudno wykopywać bitcoiny, że one pewnie tam jakby polecą w górę i tam niektórzy przewidują, że mniej więcej jak teraz bitcoin jest warty mniej więcej 9000 dolarów, to może się okazać, że no to tak też jest przypuszczenie, więc nigdy nie wiadomo, ale może się okazać, że nie wiem, że na przykład za rok albo za dwa ten bitcoin może być warty na przykład 90000 dolarów, więc jeśli ja sobie zostawię właśnie na tym bitcoinie 1000 zł, które no nie będę potrzebował, oczywiście to może spaść, to może iść w górę, nie wiadomo, ale po prostu sobie ustaliłem taką kwotę na przykład, że sobie zostawia ileś tam pieniędzy i się okaże właśnie, że to na przykład nawet za 10, no nie za 10, to może naprawdę dużo urosnąć, ale przykładowo jakby tam za 2 lata, za 3 lata, no ta wartość by na przykład wskoczyła na te 90000 dolarów, to wtedy z tego 1000 zł możemy sobie mieć te 10000, więc to jest jakby taka dodatkowa anegdotka, więc ja osobiście nie będę sprzedawał, ale właśnie tak jak mówię, no wy możecie sobie od razu tam wypłacać te pieniądze, ja w sumie też w ogóle w tym portfelu mam jeszcze jakieś złotówki, więc może sobie dokupię bitcoiny, chociaż no mi bitcoiny nie są za bardzo potrzebne, znaczy, bo też nie chcę wydawać w bitcoiny, to bym sobie wydał w inną kryptowalutę, ale nie wiem jaką, wiecie, bo teraz też, ja pamiętam, że kiedyś na odcinku sobie kupowałem randomową walutę tam jakiś czas temu i potem po prostu one tak spadły, że sobie tam wypłaciłem je, nie wiem czy Ethereum, bo Ethereum teraz idzie tak, no też jakby to idzie troszeczkę w górę. No w sumie wiecie co, bo też jakby nic nie stracę chyba, bo tutaj no muszę tak z ciebie zejrzeć. No zobaczcie, tutaj był ten 2018, gdzie wszystkie kryptowaluty były tak w górę. No dobra, no kupię sobie kryptowaluty, to w sumie to mi bez różnicy jest. Więc zobaczcie, więc teraz sobie, to jeśli chcemy sobie coś kupić, to zobaczcie, teraz no mam idealnie, tam szukam jakby tej ceny najniższej, a zobaczcie, no to jakby cały czas coś ktoś chce kupić i tak dalej, widzicie, to się tak zmienia, no i po prostu kupuję i mam już Ethereum całe, więc zobaczcie, tutaj już mam na przykład ten portfel i mam 0,07 Ethereum. I potem jeśli bym chciał już sprzedać sobie, to tutaj wtedy po prostu wchodzimy w kupno i też sprzedamy. No ale teraz stracę tam chyba kilka groszy, więc to jakby też nie chcę na tym tracić, ale mieliśmy tutaj gadać teraz o tej przeglądarce. Tak więc tutaj po prostu musicie ją zainstalować z linku podanego w opisie. I tutaj na tej przeglądarce wystarczy właśnie sobie odpalić ją. Teraz o, jak tutaj jest nowa karta, to wchodzicie w ten jakby miejsce. Tutaj jest taki właśnie taka ikonka kryptotaba. I tutaj właśnie możecie sobie ustawić ten minimum i maksimum, bo jeśli chcecie, to możecie kopać sobie z mniejszą jakby szybkością. Po prostu mniej będzie jakby tego waszego komputera obciążało to, ale jeśli sobie ustawicie na większą szybkość, to wtedy po prostu będzie to szybciej się kopało. Ale generalnie właśnie na ostatnim odcinku wspominałem, że to jakby tutaj niektórzy będą się martwić, no bo to kopanie kryptowalut i tak dalej, czy to tam nie rozwali na wam komputera. No powiem wam, że to jest taka przeglądarka, która raczej no nie obciąża wam tak mocno. Ja tak już wspominałem nawet w tamtym poprzednim odcinku, że gdy ja gram w gry, jak gdy nie wiem, sobie eksportuję jakieś, o właśnie, materiały, eksportuję sobie na Premierze Pro, to jest taki tam program do montowania, to mi bardziej obciąża komputer niż taka zwykła przeglądarka, a wy tutaj możecie sobie oglądać YouTube'a, poglądać jakieś takie różne poradniki, czytać, cokolwiek możecie robić, nawet korzystać z Facebooka, z Instagrama i to po prostu samo będzie wam tak zarabiało, więc na takiej zasadzie tutaj to wygląda, no i po prostu tutaj też pokazałem właśnie tą jakby dowód tej całej wypłaty. Tutaj jak widzicie wszystko podziałało, teraz też sobie w ogóle kupiliśmy Ethereum przy okazji, ale tutaj jak widzicie w bitcoinach mamy te 6 zł, które zarobiliśmy właśnie przez to, że korzystaliśmy w sumie z internetu, więc na takiej zasadzie tak to tutaj wygląda. No dobrze, no to ja już się z wami żegnam, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a ja zachęcam was do zostawienia subskrypcji na tym kanale i jeśli macie jakiś taki ciekawy sposób na zarobek w internecie, możecie napisać o nim w komentarzu, a ja będę mógł go sprawdzić na przykład w następnym odcinku. A ja już się z wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!